Jeżeli chodzi o rynek walutowy, to zakładam, że złoty będzie pod koniec tego roku dużo mocniejszy niż jest w tej chwili. Zależy to oczywiście od kilku różnych czynników. Przede wszystkim, i to radzę zapamiętać, od kursu euro-dolar. Kiedyś padło takie określenie, że złoty to jest turbo-euro. Rzeczywiście tak jest. Profesor Sławiński tak ukuł to powiedzenie, że on, złoty reaguje tak jak euro. Jak euro umacnia się do dolara, to złoty umacnia się i do dolara, i do euro. Jak złoto traci do dolara, to następuje proces odwrotny. Więc trzymajmy kciuki za euro. Jeżeli euro do dolara będzie zyskiwało, co w czwartym końcu roku 2022 żeśmy obserwowali, no to i złoty będzie też zyskiwał. Drugim elementem jest niewątpliwie, i to bez względu na to, czy państwo lubią, czy nie lubią obecną koalicję, czy lubią, czy nie lubią opozycję, to jedno jest pewne, rynki finansowe wolą opozycję, w związku z tym no, kwestia wyborów, prawda? Jeżeli będzie się zapowiadało, że opozycja obejmie władzę, to fundusze zagraniczne będą chętniej przybywały do Polski, co umocni złotego. No i środki z KPO, co prawda one nie wpłyną bezpośrednio na rynek walutowy, jak się niektórym politykom wydaje, bo środków z KPO jest około 160 parę miliardów złotych, ale rozliczanych w ciągu 4 lat. W związku z tym no, góra 50-60 miliardów złotych rocznie, rozliczanych w cyklu co pół roku, 50-60 miliardów złotych, jak powiedziałem, a na rynku walutowym w Polsce obraca się 10 miliardów złotych dziennie. Dziennie, a tu jeszcze 50 miliardów, 5 dni handlu. W związku z tym bezpośredniego nie będzie, ale pośredni, czyli psychologiczny, który jest olbrzymi na rynkach finansowych, olbrzymie znaczenie ma, więc tenże wpływ psychologiczny będzie miał potężny na złotego i jeżeli by się zagrało jedno z drugim, czyli wybory z KPO, no to mamy złotego, ja nie wiem, zakładam, że dolar może być koło 4 złotych, a euro 4,25-4,30 w tych granicach pod koniec tego roku. Ja wiem, to są odważne prognozy i wcale się nie zdziwię, jeżeli się one nie sprawdzą, bo rynek walutowy potrafi być szalony.